O, mam. O, fuck, 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 fuck. Nope, 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 no, 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 no. Nie chcę, nie chcę, ja już nie chcę grać w tę grę. Please, please, please. Grabka pyta, kim jest Kici Putek. Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem, o czym mówicie. Okej, okay, co się dzieje? Klikam w to. O! Już mogę chodzić. Myślałam, że tylko jakiś filmik odpada. Odpalam. No ładnie, jesteśmy w Santiago. O! Plastikowe krzesło, how fun. Mogę na nim usiąść? Mogę! Ej, przewidzieli taką opcję, usiadłam sobie. Kakczer. O, ale szkoda, że nie mam nóg, ale... Jak sobie westchnęłam w ogóle, jak siadłam na krześle, to chyba był ciężki dzień. Czy donaty działają? Owszem. Tutaj światła nie działają. Ale za to jest basen i idziemy popływać. Idziemy popływać? Co o tym myślicie? Okej, okay, tu jest... Okej, okay, nie jest za głęboko. Piękny design tego basenu. Bardzo podobają mi się te okrągłe wykończenia, takie obłe. Takie 70s vibes. Zakaz biegania. Nie wiem dlaczego myślałam, że to zakaz palenia. Zakaz palenia to chyba nie jest w sumie powszechna rzecz na basenach. Co przypomniało mi, że dostałam przed chwilą śmieszną wiadomość na Instagramie i miałam wam opowiedzieć, że uwielbiam ludzi, którzy przynoszą swój humiliation king na Instagrama i na DM-y przypadkowych osób na Instagramie. Koleś napisał mi właśnie: ej, czy mogę kupować ci fajki? Ma strasznego pecha, że trafił akurat na laskę, która nie pali. Ktoś chce fajki? Ale tu ładnie. Tu już trochę głębiej. Ojej. To jest jakiś kabel tam? A, to poręcze po prostu, okej. Okay. Boże, zobaczę kawałek czegoś i od razu się obsrywam. Co za zakątek? Chodźmy tu, tu jest jaśniej.
Nie wiem, czy to dobrze, że jest jaśniej. Jakoś to, jak te lampy bzyczą, wcale nie sprawia, że czuję się bezpieczniej. Szczerze mówiąc, póki co pochillowałabym tu ze znajomymi. O, teraz już płynę, już jest wystarczająco głęboko, żeby popływać. Jaki zajebisty tunel! Ej, póki co to jest frajda. Wiecie, co by się jeszcze tylko przydało? Te takie prądy wodne, jak w parkach wodnych, wiecie, o co mi chodzi. Uwielbiam w ogóle akwaparki. Miałam jedne wakacje, co po prostu robiliśmy objazd akwaparków. Po Polsce było najlepiej na świecie. Najlepsze są rzeki, te właśnie sztuczne rzeki, co cię prąd porywa, to raz. Dwa, fale. O mój Boże, uwielbiam baseny, gdzie mają fale. Oh yes. Idę wtedy pod samą ścianę, tam gdzie są największe, w rogu najlepiej. I trzymam się tej ściany, bo wtedy to było najbardziej telepie. Jakby jak się unosisz na tej fali, to nie czujesz jej tak naprawdę. To jest druga najfajniejsza rzecz. Ze zjeżdżalni strasznie się boję zjeżdżalni, ale zjeżdżam. Ostatnio, wiecie, jak jest to taka cebula, co jedziesz zjeżdżalnią, a potem wpadasz do takiego wielkiego bębna i tam cię kręci i wpadasz do głębokiego basenu potem. Jest to super, chociaż strasznie jestem obsrana za każdym razem, jak mam w to wpaść. I niestety nie za bardzo się boję, żeby się w pełni rozpędzić i brat się zawsze ze mnie śmieje, bo próbuję wyhamować i wtedy strasznie głupio wpadam do tego basenu, zamiast po prostu tak dać się ponieść zjeżdżalni i po prostu tam... Chrupek, sam sobie otworzyłeś? No fajnie. Co jeszcze z akwaparków jest super? To jak macie tę taką półzamkniętą, owalną, małą przestrzeń ogrodzoną takimi owalnymi ściankami i wchodzicie tam ze znajomymi i stajecie po dwóch przeciwległych ścianach tego i zaczynacie skakać na zmianę i wtedy robią się z tego ogromne fale. To jest mega fun. Jak myślicie, fajnie tam jest? Czy tak, o. A wiecie, czego nienawidzę w akwaparkach? Tych zjeżdżalni, co stajesz i wpadasz do nich pionowo praktycznie. Nigdy w życiu, no way, nikt mnie nie zmusi. Nigdy do tego. Okej, okay, jest... Jest tu ciemno. Nie wiem, czy chcę... Chyba stąd wyjdę. Yep, chyba zdecydowanie stąd wyjdę. Może trochę szybciej można? Dobra, jesteśmy z powrotem. Czy mówiłam już o zjeżdżalniach typu cebula, gdzie wpadasz do takiego wielkiego leja i się w nim kręcisz i potem wpadasz do głębokiego basenu? Super sprawa, bo tak to było telepie, jak nie przymierzając szczurem. O, jaki ciekawy mural. Bardzo ładnie tu. Bardzo dobry design tego miejsca, ślicznie tu jest. Więc tak zawsze strasznie się obsrywam ze strachu przed tą zjeżdżalnią cebulą. Ale ostatecznie dobrze się bawię, chociaż nigdy nie mam odwagi, żeby rozpędzić się do pełnej prędkości. Więc zawsze hamuję i właściwie to przed samym ujściem tego leja już jestem całkowicie wyhamowana i po prostu robię tak plop, co nie jest aż tak fun. Ale cóż, jestem tchórzem. Czy mówiłam już o takim miejscu w akwaparku, co macie taki prawie zamknięty, drobny, wydzielony
wydzieloną przestrzeń basenu takimi ściankami, że możesz tam wejść tylko przez takie wąskie wejście i wtedy bierzesz znajomych i stajecie po przeciwległych ścianach i zaczynacie skakać na zmianę i wtedy robią się takie organiczne, wielkie fale. Uwielbiam to. Budciki pisze, ja się zawsze boję, że nie zdążę wypłynąć i ktoś się na mnie spierdoli, jak będzie zjeżdżał następny. To się nie wydarzy, ponieważ jest ratownik, który patrzy, jak wychodzisz z basenu i wtedy dopiero klika i się zapala zielone światło, że ktoś następny może jechać. Tu jest trochę ciemno. Wiecie, czego nienawidzę w akwaparkach i nigdy nie spróbuję? To są te zjeżdżalnie, w których stajesz i pod tobą się otwiera i spadasz pionowo w dół. Nienawidzę, nigdy nie spróbuję, nikt mnie nigdy nie zmusi. O! Co to było? A potem od razu na SOR, tak to by było super, jakby się spadało, od razu do karetki. Nie, potem oczywiście ona wyhamowuje, w sensie najpierw spadasz tak, a potem jest zakręt, nie? I cię łagodnie tak, ale no przez chwilę spadasz kompletnie swobodnie. O co chodzi w tej gierce, to jeszcze nie wiem. Ściągnęłam demo, na razie chodzę po jakichś liminal spaces i dobrze się bawię, podziwiam sobie design wnętrza. Nie wiem, czy coś mnie tu czeka. Jak myślicie, wydarzy się coś strasznego? Jest tu trochę ciemnych pomieszczeń, ale przecież no nie zostawialiby w nich nic, co mogłoby mi zrobić krzywdę. Jak na razie wydaje się to przestrzeń, w której dobrze bawiłabym się ze znajomymi. Może i nie ma okien, ale... Czy dobry akwapark potrzebuje okien? O, wróciliśmy do naszego kakczer. Możemy sobie na nim ponownie usiąść. Odetchnąć na chwilę. Jak myślicie, znajdziemy tu zjeżdżalnię cebulę? Znaczy, jak nie będzie zjeżdżalni, to też jest fajnie. Zastanawiam się, czy da się włączyć fale w tych basenach. Pikiem akwaparków jest dla mnie, kiedy mają te takie wielkie poduchy dmuchane do zjeżdżania. Wtedy wiesz, że zjeżdżalnie są naprawdę dobre. Kogo ja oszukuję? Pikiem akwaparku jest, kiedy jest basen na zewnątrz i tam jest pool bar. Taki bar, w którym możesz zamawiać drinki, nie wychodząc z wody i siedzieć sobie przy barze, nie wychodząc z wody. To jest pik akwaparku jednak. No dobra, byłam już tu. Czy ja się zgubiłam? Czy ja się zgubiłam w grze, w której chodzi o to, żeby się zgubić, a jednak zrobiłam to w jakiś sposób, którego twórcy nie przewidzieli i... Czy ja źle grałam w tę grę? O! Co? A, okej, okay, to tylko mural. Guys, to tylko mural, uspokójcie się. O, i kolejny kakczer. Kolejne krzesełko. No, ładny mural. O, z widokiem na korytarz, siądźmy. Mogę sobie usiąść? A, czy to krzesło stało w tę stronę? Halo? Chciałabym... No dobra, mogę też usiąść patrząc się na mural. Czemu nie? Jest ładny.
Westchnę sobie ciężko, zerknę przez ramię, nic strasznego się tam nie dzieje. Zerknę przez drugie ramię, nadal nic strasznego się nie dzieje, możemy iść dalej. O, jest jej zjeżdżalnia! Fuck yeah. Okej, chcę tam wejść teraz. Oczywiście miewam też lęki związane z tym, że utknę w zjeżdżalni w jakiś sposób. Wyobraźcie sobie czasem, że czyściec to takie miejsce, w którym wchodzicie do zjeżdżalni i ona nigdy się nie kończy. I zjeżdżacie w nieskończoność. Okej, znów byliśmy tu. Jak na materacu, to I'm in, okej? Okej, Bartek pisze, że najgorszy strach to, że gdzieś mocowania między segmentami się rozszczelnią i zadziałają jak tarka. I tak odetną taki kawałek po prostu. Taki pszup. Podobno są jakieś urban legends o tym, że ktoś, wiecie, żyletki wciska między te segmenty zjeżdżalni. Ciekawe, czy ktoś tak kiedyś zrobił, czy to tylko urban legend? Mój największy strach, pisze dygresja, to Potem jak zobaczyłam filmik, jak typ się zatrzymał i nie wiedział, w którą stronę wyjście. Ej! Ej! W sensie to... To musiał być płaski fragment w takim razie, bo zwykle wyjście jest na dole. Poza tym zwykle wyjście jest w którąkolwiek stronę, jakby zjeżdżalnia musi się kończyć po obu stronach, z zasady. Kolega mojego brata w pierwszej gimnazjum wzięli ich na wycieczkę integracyjną nad Zalew Zębożycki i tam był taki plac zabaw, na którym jest pomiędzy jedną wieżyczką drewnianą, a drugą jest taka właśnie plastikowa rura jak w zjeżdżalniach i on tam wlazł, a że był gimnazjalistą, to nie mógł wyleźć, się zaklinował i musieli wzywać straż pożarną. Znów jesteśmy tu. Oczywiście, że źle gram w tę grę. Oczywiście, że gra, która polega tylko na chodzeniu w kółko. O! Czy umiem skakać? Nie umiem. Czy ta dziura była już tam wcześniej? Glazurnicy musieli zbić majątek, jak tu robili, ale jak ładnie zrobili, kurde. Płyteczki elegancko równo położone. Dobra, znów. Tu już byliśmy. Próbujemy znaleźć miejsce, w którym nie byliśmy. Tutaj jest ślepy zaułek pod schodami. Było to ciemne miejsce, w którym już byliśmy. Mówi
mówiliście, że gdzieś koło tego krzesła było jeszcze miejsce, w które można iść. Chyba tu w prawo, nie? Tu w prawo chyba jeszcze nie byliśmy. Co? Dużo straszniejszy był dla mnie klimat poprzedniej strasznej gierki, w którą graliśmy. Tej na lotnisku. Bo nie jestem sobie w stanie na razie wyobrazić scenariusza, w którym przypadkowo nagle znajduje się... Ojej. To niedobrze. Nie wyobrażam sytuacji, w której nagle przypadkowo znajduję się na bardzo dziwnym basenie. A tam? Tam był taki setup, który sobie wyobrażam. Budzę się w samolocie i nagle nikogo nie ma. Tamta gra się nazywała... Jak ona się nazywała? Chyba nie wrzucałam zapisu... O, krzesła się przewróciły tym razem. Nie wrzucałam zapisu z tamtej gry, bo po pierwsze gra się nam zbugowała i nie byliśmy w stanie dalej grać. Więc stwierdziłam, że to był po prostu frustrujący experience. A dwa, nie jestem taka pewna, czy kogoś interesują zapisy z tego, jak gram. Zwykle w pierwszej kolejności wrzucam na Babis Media Live zapisy z jakichś komentarzy. Ale wszystko mam raczej zapisane gdzieś na kompie, więc wszystko mogę powrzucać prędzej czy później. Ach tak, tam ciągle dzwonił ten zbugowany telefon, którego nie mogliśmy odebrać i to było najbardziej... wkurwiająca rzecz na świecie. Dzisiaj mi czasem dzwoni w głowie. Szkoda, że nie mogę nurkować. Ta woda jest chlorowana. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że chodząc po tym miejscu mam mocne wrażenie, że czuję w powietrzu chlor. Taki vibe ma to miejsce. Okej, to jest jedna ze straszniejszych rzeczy, jakie do tej pory widziałam w tej grze. To znaczy ten element architektoniczny tak bardzo nie ma sensu, że wywołuje u mnie dziwny rodzaj uncanny valley. Nie wiem, czy w ogóle można używać wyrażenia uncanny valley w stosunku do czegoś innego niż ludzie, ale to jednocześnie wygląda jak zbudowane przez ludzi i nie wygląda jak zbudowane przez ludzi, bo kompletnie nie ma sensu w jakiś dziwny sposób. Nie będę sobie wyobrażać, że tam utknęłam. Dziękuję bardzo za te sugestie. Liminal Space to uncanny valley dla miejsc. Jakie to piękne i głębokie, Harpagan. O, to... No właśnie, i widzicie, o to mi chodzi. Robi się coraz dziwniej w dokładnie taki sposób, jakiego potrzebuję. Znaczy, jakiego nie potrzebuję, jakiego nie chcę. Bartek, przestań tak robić, bo cię wyciszę na czacie. O, mieścimy się tu. Nie dobrze. Nie fajnie. Nie cieszę się, że to zrobiłam w ogóle.
Wyobraźcie sobie, że stajecie z kumplem po przeciwległych stronach i zaczynacie skakać, żeby robić fale. Wyobraź sobie, że zwęża się w sposób, który zaczynasz zauważać dopiero po kilkunastu metrach. No, a zaczynam najpierw zauważać, że ten otwór jest dokładnie w moim kształcie, że jest to mój otwór, otwór zrobiony specjalnie dla mnie. Tak, a potem rysuje mnie sławny mangaka. Ta przestrzeń akurat ma sens. Ja widzę głęboki architektoniczny sens. Bierzecie po piwku, stajecie w przeciwległych kątach z grupą znajomych. Musicie mieć na tyle dużo znajomych, żeby były po jednej osobie w każdym takim zaułku. I macie 10 sekund, żeby zdradzić osobie naprzeciwko jeden sekret, nie mówiąc, czy jest prawdziwy, czy zmyślony, po czym zmieniacie swoją lukę o jedną w prawo i wchodzicie potem tu i mówicie kolejny sekret. Speed dating, ale to kłamanie w basenie. To jest my idea of fun. Idziemy w górę? Chodźmy w górę. A, tu już byliśmy. Czyli znowu chodzimy w kółko? Super. Jest w ogóle taki horror, że laski są uwięzione w przykrytym na noc basenie przez wiele godzin i nie mogą się wydostać. Bardzo słaby film, ale koncept ciekawy. Tak, jest cały gatunek, mam wrażenie, tego typu horrorów, typu... I zwykle są oparte na faktach i to jest w nich najgorsze. Jak na przykład film o grupie nastolatków, która zeskoczyła z jachtu na środku oceanu, żeby popływać, po czym sobie przypomnieli, że nie wyciągnęli najpierw drabinki i nie mają żadnego sposobu na to, żeby dostać się z powrotem na ten jacht. I wszyscy umierają. Chociaż... Wiecie, dosłownie ten jacht jest tuż obok nich przez cały czas. Tuż obok. Mogą go dotknąć, ale nie mogą wejść na pokład, bo nie spuścili tej drabinki. Albo ten horror o małżeństwie, które pojechało nurkować i wypłynęli na ocean i nurkowali ze wszystkimi, a potem ta łódka ze wszystkimi się zebrała i odpłynęła z powrotem i zapomnieli ich zabrać i oni zostają sami na środku oceanu dryfując. Albo ten horror o dwóch laskach, które utknęły na wieży radiowej. Zajebisty. I nie mają jak zejść na dół. Z całym respektem do tych nastolatków, ale ja bym wszedł. Dobra, Bartek, następne wakacje na jachcie. Wow, co jest? Co? Skaczemy? Okej, okay, tu mamy kolejny piktogram. Bardzo tajemniczy. To było na faktach. To o wieży radiowej nie było na faktach. To o ludziach nurkujących było na faktach. I to o ludziach na jachcie było na faktach. O, to jest taka sprężyna. Nie żeby coś, ale nie skoczysz. Nie jestem nastoletnim chłopcem, dobra? Nie podejdziecie mnie w ten sposób. O! Co to za dźwięk? W ogóle, jakie ładne okna. Super, bardzo lubię, jak nagle bez powodu pomieszczenie robi się takie bardzo wysokie. Yes. Yes. O, albo ten film, gdzie laska i jej mąż mają miesiąc miodowy i w momencie, jak mają mieć seks, a laska jest przykuta do łóżka i mąż ma zawał, umiera. To się nazywa Gra Geralda. Jest na podstawie książki Kinga, która mnie bardzo straumatyzowała w nastolatstwie. I tam jest kilka bardziej przerażających aspektów. To znaczy, on ją przykuwa do łóżka, po czym ona...
traci ochotę, ale się orientuje, że jej mąż ma zamiar ją i tak jakby wykorzystać, bo jest, dała się przykuć do łóżka, więc nikt jej nie uwierzy w sądzie, że tego nie chciała, więc ona go kopie, żeby go powstrzymać i on wtedy dostaje przez to zawału serca, umiera na jej łóżku i ona jest przez kilka dni uwięziona z jego zwłokami na tym łóżku i w ogóle przychodzą potem psy głodne i robią się takie różne ciekawe rzeczy. A potem ona zaczyna kogoś widzieć nagle. Czy dobry film? Nie pamiętam. Wiem, że go widziałam i chyba jest okej. Książka jest dobra. Tam nie gra mama z małych agentów? Kurde, nie pamiętam. Ale ciekawe, że kojarzysz aktorkę jako mamę z małych agentów. No to co robimy? Skaczemy? A co, jak będziemy musieli zaczynać od nowa? Dobra, sprawdźmy najpierw, co tam jest, a potem skoczymy. Nie, no przysięgam, skoczę w końcu. Po prostu chcę najpierw sprawdzić, co tam jest, dobra? Totalnie chciałam skoczyć. No i widzicie, zobaczcie, jaka zjeżdżalnia świetna. Musimy znaleźć wejście do nią i sobie zjechać. O, w końcu jest na tyle głęboko, żeby sobie popływać. Super. Uwielbiam, że kamerka jest taka, że jesteśmy tuż nad wodą. Jezu, nie boję się, dobra? Płyniemy w ciemne miejsce? Oczywiście, że płyniemy w ciemne miejsce. Nic dziwnego się nie dzieje w ciemnym miejscu. O, znów mamy krzesełko, możemy sobie odpocząć. Możemy popatrzeć na zegar, pokontemplować przemijanie. Chyba już wam opowiadałam o moich dość traumatycznych przeżyciach z świadomym śnieniem, które były kompletnie przypadkowe. Nie chciałam świadomie śnić. Po prostu zasnęłam ze złą playlistą na YouTubie. Ale dowiedziałam się kiedyś, jeszcze w liceum, że jeśli chcesz bardzo wyjść ze snu, to musisz spojrzeć na zegarek i wtedy się zorientujesz, że on nie pokazuje godziny, że nie zmienia się czas na nim. Jak spojrzysz na zegarek, odwrócisz wzrok i spojrzysz ponownie, to czas się nie zmieni, bo zegarki nie działają w snach. I wtedy zdasz sobie sprawę, że ej, to jest sen i się obudzisz. Więc w momencie, kiedy miałam ten pojebany loop świadomych snów i przypominałam sobie wszystkie sposoby, żeby się obudzić. Przypomniałam sobie ten z zegarkiem i zerknęłam na niego, ale była jakaś godzina typu 42:69 i miałam takie, aha, fajnie. I co mi to dało w tym momencie, się zastanawiałam? Nic. Potem zerknęłam, była 42:72. O, aha. Ej, ja chcę tam, ja chcę na te schody. Dajcie mi wejść na schody. Nie znosiłam moich świadomych snów. Jedne z najgorszych doświadczeń w moim życiu, wiem. Dużo to mówi o tym, jak uprzywilejowane jest moje życie, ale wciąż.
nie chcę nigdy więcej. Oj, jaki fajny korytarz. Uwielbiam tego typu korytarze. O, tu jest znak o tym, żeby wchodzić na schody. A tu jest strasznie jasno. A, tu jest... to jeszcze nie. Jeszcze nie zwiedziliśmy wszystkiego. Jeszcze to wrócimy. Tutaj też już byliśmy. Może pójdziemy... A, przyszliśmy stąd. O, jeszcze można pójść tu. Już jestem z powrotem, spokojnie. Nie, mając... Podczas moich świadomych snów nie miałam nad nimi żadnej kontroli, poza tym, co mogę sama robić. Kontroluję swoje działanie i mam świadomość, że jest to sen. Nie kontroluję tego, co mi się przytrafia, ani tego, co robią inni ludzie w tym śnie. Jeszcze tam można pójść. Jeszcze tam nie zobaczyliśmy, co jest. A nie, jednak już zobaczyliśmy, co tam jest. Jeszcze tam nie zobaczyliśmy, co jest z tyłu. Chyba. A może... Nie, chyba nie widzieliśmy. Tu jest ten śmieszny piktogram z wężem. Nie idę do dziury jeszcze. A, dobra, byliśmy. Tu jest zjeżdżalnia. Dobra, skaczę do dziury. Dajcie mi spokój. O! Oh. No, mówiłam wam? Mówiłam, że wam, że to nie będzie dobry pomysł. Kasia do dziury. No i co? I co z tego wyszło? Musisz jeszcze raz? Na pewno nie. Tylko dla was to zrobię. Ale z was są okropni kompani do akwaparku. Namawiacie mnie do złych rzeczy. Moja mama by mnie z wami nie puściła do akwaparku. Czy to są ślady mokre na posadzce? Na bombę musisz. Okej, to są ślady mokre na posadzce. Chyba byliśmy już w tym korytarzu. No byliśmy, byliśmy. Tu są znów ślady. Okej, okay. Chill. To jest dosłownie kaczka dmuchana. Hmm.
No i spokoj, tu jest. O, to jest też bardzo ciekawa architektoniczna koncepcja. Bardzo zachęca. Czy oglądaliście ten dokument o tym, jak naukowcy próbują znaleźć sposób, żeby ostrzec ludzi, którzy być może za kilka tysięcy lat nie będą już znali naszej cywilizacji, a będą próbowali odkrywać jakieś tereny, na których my składowaliśmy radioaktywne odpady, i jak ostrzec ich przed tym, że tam są radioaktywne odpady, zakładając, że nie znają ani naszego języka, ani naszych pojęć? Może po prostu zbudować, może nad tymi radioaktywnymi odpadami taki liminal space. Cały ten dokument generalnie bardzo mi się podobał, ale uważam go bardziej za poetycki koncept niż jako fajny, poetycki, artystyczny koncept, mniej za faktyczną rozterkę etyczno-naukową. Bartek pisze, trzeba zrobić tak, żeby tam jebało. Nie, no, ludzi za często nie powstrzymywało w historii. Chodzi mi o to, że tak bardzo, jeżeli będzie to cywilizacja, która jest nam tak odległa kulturą i zestawem pojęć, to prawdopodobnie będą musieli mierzyć się z problemami, których nie jesteśmy w tej stanie w tym momencie ani przewidzieć, ani pojąć. I martwienie się akurat o ten jeden skutek naszych obecnych czynów, kiedy prawdopodobnie nie wiedząc nawet o tym, doprowadzamy do szeregu innych konsekwencji, z którymi będą musieli dealować, na które nie jesteśmy też w stanie nic poradzić. To jest po prostu wymyślanie sobie problemów na siłę. To nie jest aż tak ważne, moim zdaniem, w porównaniu do wszystkich innych rzeczy, z którymi ewentualnie będą musieli się mierzyć za kilka tysięcy lat na Ziemi. Moim zdaniem. I skupia, jakby przesadne fiksowanie się akurat na tym jest trochę stratą czasu. Spojrzałam na swoją kamerkę i zastanawiam się, czemu jakieś różowe ślepia mrugają za mną. To chyba po prostu jest sygnał, że bateria mi pada i muszę ją wymienić. To chyba jest UI aparatu. Złapiesz na mnie fokus, czy tak sobie będzie? Zostawić tak? No cóż. Chyba będziemy grać tak. We're fucking back. No dobra, idziemy tam.
Dotarliśmy do pokoju ze schodami! Fuck yeah! Wszystko jest normalnie i okej, guys. Wszystko jest normalnie i okej. Jest może jakiś Discord widzów Babis Media? Nie, nie ma i nigdy nie istniało coś takiego. Nigdy nie było i nie będzie żadnej społeczności widzów Babis Media. Nie było takiej sytuacji, jak coś. O! Kolejna zjeżdżalnia. Yes. Yes! Możemy sobie zjechać! Boże, ta gra ma tyle sensu. Yes! Do tego dążyliśmy przez cały czas. Woohoo! Fun! O, okej, dobra, gubię się trochę. Ej, co jest? Chcę spojrzeć przez siebie, mogę... Wow! Ale fun! Jezu, czemu te w ogóle określają tę grę jako horror? Co jest tutaj? Tu jest jakiś korytarz, tam są schody. A, można sobie z powrotem zjechać. Super fun. Ale sprawdźmy, co jeszcze się tu dzieje. Czy my już tam byliśmy? I to wygląda jak miejsce, w którym powinna być sztuczna rzeka, a jej nie ma. Zmarnowana opcja. Wydawało mi się, że zaczyna wszystko coraz bardziej pluskać i myślałam, że może w końcu włączą prąd, ale... w sensie... prąd rzeki, ale nie, nadal nic się nie dzieje. Nie wiem jeszcze, jaką recenzję na Google wystawię tego miejscu, temu miejscu, ale do tej pory była jedna zjeżdżalnia, do której mieliśmy dostęp. Jedna skocznia, na której dwa razy się zabiliśmy i zero sztucznej rzeki.
był jeden zegar, co sugeruje mi, że być może co 15 minut włączają fale na basenie, jak w Gołębiewskim. Problem z grami, w których celem jest się trochę zgubić, jest to, że autorzy tych gier nie doceniają tego, jak bardzo ja potrafię się zgubić w grach. I chcą, żeby gracz się czuł trochę zagubiony, ale nie doceniają tego, jak ja bardzo jestem w stanie nie iść w tę stronę, w której akurat coś będzie się działo. O! Dzień dobry. Tak, w pewnym sensie jest to dużo mniej frustrująca gra niż inne, które grałam, bo sobie łażę, nie wiem gdzie, to tak jak w większości gier, w które z wami grałam, ale tu przynajmniej ani nie krzyczy na mnie w kółko tych samych trzech kwestii jakiś szalony klaun, jak w Inkwizytorze, i nie dzwoni ciągle w bardzo irytujący sposób telefon, jak w tym ostatnim o lotnisku. Ej, Shin Godzilla bez kitu! Ta kaczka wygląda absolutnie jak Shin Godzilla w której fazie? W tej drugiej czy pierwszej? W drugiej. Ależ ona miała... Ej, czemu się obracasz? To pewnie dlatego, że robię falę jak idę, tak? Z żadnego innego powodu. Tak? Możemy się tak umówić, że z żadnego innego powodu? Nie idzie za mną, nie idzie za mną. Kasia, czy pójdziesz tam, gdzie jest jasno? Chciałbym pójść do łazienki, ale się boję. I got you. Tu jest dość jasno. O, tam jest jakiś dość długi korytarz. Tam jest dość jasno. Czy my się zgubiliśmy? Czy mówiłam wam już o moim pomyśle na format? Taki w stylu... Trochę w stylu... chłopaków z Watchera. Że jedziemy w bardzo nawiedzone miejsca z kimś. Tylko, że zawsze od zarania dziejów. Jak w naszym ukochanym formacie. Jest to sceptyk i believer. Ja mam rewolucyjną myśl. Nawiedzone miejsce, ale jedzie dwójka sceptyków i po prostu bardzo dobrze się bawią przez całą noc.
No tak, chłopaki z Watchera odwalili ostatnio manianę, ale to już chyba było omawiane 1000 razy. I chyba już nie muszę wam jej wyjaśniać, bo chyba wszyscy już nadrobili. Okej, stąd przyszłam, tak? Fuck, wracamy się. W sumie, jakie są najbardziej nawiedzone miejsca w Polsce? O, jakby był jakiś nawiedzony akwapark? To by było spełnienie moich marzeń. Ej, myślicie, że w ramach promocji jakiś akwapark pozwoliłby dwójce influencerów z kamerą zostać na noc? A, nie, bo w nocy się w basenie wodę filtruje. To ona się nie filtruje cały czas? O, już jest taki filmik, jak dwójka youtuberów została na noc w akwaparku. To super, znaczy, że jest precedens. Obejrzyjmy urbeksy z opuszczonych akwaparków. Lepszy pomysł. Zróbmy urbeksę do opuszczonego akwaparku! Dygresja pisze, mam wrażenie, że się zgubiliśmy. Myślisz? Możesz mieć słuszne wrażenie. O, Roch zna jedno miejsce w Poznaniu. Boys be like, I know a place. I zabierają cię do opuszczonego akwaparku. Grabka pisze, Kasiu, wiesz, że mając wolne 22 tysiące złotych, możesz w akwaparku w Płocku nasrać do wszystkich zbiorników, jakie mają? Dziękuję za tę informację. Już wiem, jak zainwestować moje pieniądze. Okej, co się strasznie zgubiłam. Nie wiem już, gdzie mam iść. Podpowiedzcie mi, gdzie mam iść.
Ej, dobre pytanie. Ile ich mają? Bo ja nie wiem, czy ja dam radę nasrać do wszystkich. Jak myślicie, czy zgubiliśmy się tak, że nie wiem już, gdzie jest ta kaczka, czy ona zniknęła? Pewnie zniknęła. O! O wilku mowa. Siema, o czym to gierka? O moczeniu stóp póki co? O! Tam jest znak wyjście ewakuacyjne. Myślę, że powinniśmy iść w tamtą stronę. Uu. Żeby nie myślała, że się jej boję. O, taka poręcz jest zwykle, kiedy jest fala w basenie i można się ich złapać, wtedy super, super telepie. O, mam... O, fuck, nope, Wracamy do kaczki. Czy zerkamy tam znowu? Tam się gapi na nas kaczka. Tam była drabinka. Pod wodą. Taka drabinka, jak się schodzi do basenu, tylko już pod wodą. I tam się ktoś trzymał tej drabinki. Widzicie? Tam są czyjeś dłonie. Okej, dobra, już... Już pogadałam z wami chwilę, już się nie boję. Wyjdź do ludzi! No, kto to wyszedł ze swojej jaskini? Kto to w końcu wyszedł ze swojego mrocznego labiryntu basenowego? Naprawdę nie widzicie, że tam są czyjeś dłonie, się trzymają drabinki? Shit, fuck, nie. Przestańcie. Będzie jak z trampoliną i znowu przez was umrę. Oh my god. A nie! Nie chcę. Dobra, robię to dla was. Nie da się? Nie da się tam wejść? Nie mogę tam wejść. Przepchaj tu kaczkę? Powiem się, że to nie tego rodzaju gra. To nie jest Zelda. To nie jest Uncharted. Thank you.
Nie da się tam wejść jak coś, ale okej, okay, tu jest następny znak wyjścia ewakuacyjny. Tam na pewno będzie nam dużo raźniej. Tam na pewno w końcu czeka na nas tam bezpieczna przystań. Widzicie jak jasno? Cudnie. O. Elegancko, sucho, cywilizowanie. O, dziury. Tym razem nie skaczemy do żadnej z dziur. O, tu jest jakieś przejście, bardzo zapraszające, ale są też krzesełka, na których można sobie usiąść. Zrobimy to najpierw. Przyjemnie, prawda? To się nazywa hostile architecture. Guys, co myślicie, guys? Jak wam się podoba ta sytuacja? W sumie zobaczyłam ostatnio mema, który głęboko mnie zasmucił, że nigdy nie uda ci się popływać w basenie do wyłapywania neutrinów. I przez chwilę zrobiło mi się smutno, że nigdy, a to wygląda podobnie w sumie. To jest szerokie tylko na jeden kafelek. I co, i znowu skaczemy? I znowu nas cofnie. No dobra, robimy backflipa tym razem. Siuuuuf! Buuu! Wow! Woho, lecimy! Au! Ajej. Przegraliśmy? To jest ta cebula? Dokładnie tak to pamiętam. okej. Okay. I... to jest inne miejsce, nie byliśmy. O, co jest? Okej. Okay. Czy to jest zajawka pełnej gierki? Dobre zjeżdżalnie mogą być. Tym razem mogą być dobre zjeżdżalnie. Nice. Trochę jak na demo, wciąż mam wrażenie, za mało nam pokazali. W tej zajawce widzę dużo ciekawych rzeczy. I rozumiem, bardzo, bardzo rozumiem strategię pokazuj
mało strasznych rzeczy, wtedy te, które pokażesz, będą mega działały. Oczywiście. Mówię tylko, że było parę niewykorzystanych okazji, które byłyby naprawdę dobre. Jak zjeżdżalnia. Zjechaliśmy i było fajnie, ale umówmy się, czy naprawdę o to nam chodziło. Plus... To pewnie kwestia tego, że naprawdę mam talent do gubienia się, ale trochę się nudziłam momentami. Ale myślę, że będzie fajnie. Myślę, że ściągnę pełną wersję. Chociażby po to, żebyśmy przetestowali inne zjeżdżalnie. Możemy sobie zrobić taki nasz mały, prywatny lore, w którym jesteśmy testerem zjeżdżalni. I po prostu przychodzimy do zamkniętego jeszcze akwaparku, żeby... Jak w parku jurajskim. Właściwie ten sam, wiecie, ten sam vibe, co fabuła parku jurajskiego. Przychodzimy do jeszcze nieotwartego parku, żeby go zatwierdzić i będziemy wystawiać oceny bardzo profesjonalne każdej atrakcji, którą napotkamy w tym akwaparku. Vegata Side Hustle. No. To tak zrobimy. Będziemy grać dalej w Pulse. Mam wrażenie. Ale będziemy też kończyć już na dzisiaj. Bo jest po północy. O, a ja byłam out of focus cały czas. Fajnie. To nic. Teraz jestem znowu na celowniku. I tak się żegnam z wami już. Okej, ale jak już jestem na celowniku, to może mógłbyś chociaż zrobić faktycznie ostrość na mnie. Dzięki. Och. Chodź, chrupek, pożegnasz się ze wszystkimi. Niezbyt chciał. Ale są obowiązki streamera, chrupa, zwierz. Powiedz wszystkim ładnie dobranoc. Dobranoc. O Boże, strasznie śpi na robocie. Strasznie zaspał. Buziaki. Mój wielki robal. Mua.